Próbowałem oglądać najnowszy odcinek Goats bez państwa i nie dało rady. Po pierwszej minucie po prostu odpadłem. Państwo są dla mnie trochę jak poduszka bezpieczeństwa, tylko dzięki temu jestem w stanie to obejrzeć. Więc jeżeli ktoś się pyta, czemu ja to komentuję, bo to jest niewiele warte, to dlatego. Jest jedyna szansa, żeby być na bieżąco. Widzicie, obejrzałem ile? 37 sekund i wyłączyłem. Nie byłem w stanie oglądać tego więcej. Jezu, muszę wyłączyć to tło, bo ono jest zbyt... Materiał ma 40 minut, 38 sekund, więc trochę nam zejdzie. Witajcie w drugiej części programu, w którym Agata Fong szuka miłości. Do drugiego etapu przeszło 12 mężczyzn. Jak sobie poradzą w konfrontacji z Fagatą? Nie przesadzajmy z tymi mężczyznami. Ja tam mężczyznę to widziałem jednego, może dwóch. Reszta są chłopaczki. Chłopaczki są. No ale to jest jakiś etap, nie? Co do tych rzeczy, które Fagata tam opowiadała na wstępie, to faktycznie mam wrażenie, że ona się dosyć pewnie w tej sytuacji czuje. Że ona pływa jak ryba w wodzie. A chłopaczki to tam mają ciężkie przeżycia. No zobaczymy. Może nabrali werwy w tym drugim odcinku. Ja im kibicuję, bo oni są reprezentantami naszej płci. Są najlepsi z najlepszych. Proszę państwa, patrzycie na nich i myślicie sobie, ale fatalnie wypadli, ale tak naprawdę w głębi ducha myślicie, o kurde, chciałbym być taki odważny. Takie wzorce do naśladowania, proszę państwa. Sprawdźmy, ale najpierw zasubskrybuj kanał i pamiętaj, oglądasz na własną odpowiedzialność. Znam trochę o tych, wiesz, młodszych chłopakach i do tego, jak ty mnie do tego przekonywałeś i w ogóle. Ja nie wiem, jak ona go wybrała. Poniżające akurat. On się tak strasznie płaszczy, ten chłopak. Proszę nie naśladować takich zachowań, okej? Po ślubie możecie być pantoflem, ale przed ślubem, come on. No. I ja w sumie pomyślałam, że mega by mnie jarało, jakby chłopak położył mi się na kolanach i ja bym go mogła ululać jak baby. Wie, że się wiewał. To jest takie moje, wiesz, takie fantazja, ale... Ja myślę, że ona się mści na tych wszystkich chłopaczkach, którzy w internecie po niej jadą, że ona ma plany niewłaściwe. Myślę, że ona teraz, rozumiecie? Poczuła krew. Wampirzyca jedna. Trochę przyciężki jestem, więc... Ja dam radę, ja trenuję. Ja myślę, że ja cię nawet podniosę. Jesteś w stanie mnie podnieść? No chodź. Na bank. Dźwignę go. Zuch, dziewczyna, no. Tylko żeby jej spodnie nie pękły, bo mówiła, że istnieje takie ryzyko. Dobra. No, mówiłam ci, że jestem silna. Esa. A teraz na kolanka. Chodź. Mogę ci usiąść, ale tak. Ej, żeby wszystko było jasne, to nie są tylko i wyłącznie jej słowa, nie? Tam w reżyserce siedzą i jej podpowiadają. To nie jest tak, że od razu wszyscy myślą, ale ona jest okrutna i niemiła i w ogóle im nie podpomaga. Nie pomaga biednym chłopcom, żeby ją poderwali. No to dlatego, że jej właśnie mówią, cicho, nic nie mów. Nie, zobaczymy, co zrobi. Ale dziwnie. Dziwnie w głowie. Widzisz, nie jest w ogóle ciężko. Jesteś leciutki jak małe baby. Biedny chłopak, no co on ma zrobić? No znalazł się w sytuacji, w której nie potrafi się zachować. Skazany na katastrofę. Wszystkie jego przyszłe dziewczyny będą pytały, ej, mogę cię wziąć na kolanka na chwilę? On kiedyś będzie miał żonę i dzieci. I będzie, dzieci znajdą ten film. Już bym wolał, że moja matka grała w filmach porno niż coś takiego, żeby mój ojciec robił. O Jezu. Mówiłem, że tak jakby, że posiadanie młodszego chłopaka bardziej oddaje niż... No podoba mi się teraz jak tak siedzisz i na tych kolanach. Nie wiem, czy siedziałem kiedyś na bardziej wygodnych kolanach. Dałem ci kamień z... To jest kolejny komplement, proszę sobie dopisać do listy. Ale masz wygodne kolana. Wielkim love, no bo kwiaty szybko schną. Jedyny... Ten kozak, kurde, od rozbierania się. Widać, że ma więcej talentów niż tylko rozbieranie się. Fenomenalnie. Co ci chciałem dać, to dla Fagaty kamień z napisem love. Powiedzcie mi, że dziewczyny nie dają się takim typom łapać, nie? Ten kościół powinien być samotny do końca życia. Ja chciałbym też odzyskać wiarę w płeć piękną, okej? Że dziewczyny też mają jakieś standardy. Bo to jest poniżej wszelkiej krytyki. Jeżeli dziewczyny akceptują takich typów, to ja chcę być samotny do końca życia i będę dumny z tego powodu. Co prawda już za późno, ale o Jezu! Jak było, powiedz? Bardzo ładny głos. Dobra, uwaga, słuchaj, mam takie zasadnicze pytanie do ciebie. Jak patrzysz na ten kamień, jest tanio? Jest tak trochę, jakby ktoś nim zajebał komuś w łeb i był obkrwawiony cały. Ale jest tanio? No jest. Jest tanio. A jest dobrze? No nie tak. Jest tanio. I jeszcze lekcję życiową ważną jej przekazał. Że jak jest tanio, to też jest dobrze. Niewiarygodne. Gość jest wykształcony na wszystkie możliwe sposoby. Ekonomicznie, muzycznie, tanecznie. To jest twój humor, nie? Nie. Taki typowo warsaw. Musisz być bardziej wygadana troszeczkę, bo wiesz, że podrywanie nie polega na dialogu. Ja mam podrywać... Nie zawsze. Nie każda dziewczyna musi być wygadana. Ja się nie znam na podrywaniu. W ogóle nie mam zielonego pojęcia. Dziewczyny same do mnie lgnęły, okej? Okay? Sprawdzasz słabsze strony i je wykorzystujesz. No niestety, no. To jest jak polowanie trochę. Chłopaków nie mają mnie podrywać. Zgadza się, ale wiesz, żeby wyszło coś naturalnie, musisz też być troszeczkę bardziej...
otwarta. Czy będę twoją kolejną dziewczyną z IRL-i? Chcesz mnie... Ale może ma rację. Może dziewczyna powinna być bardziej otwarta. A jak nie jest otwarta, to znaczy, że musisz, że w niewłaściwym miejscu się znalazłeś. I odchodzisz kulturalnie, z godnością. Zostać? Nie. Tak jak tamte dziewczyny, do kontentu. Ja nigdy nie wykorzystałem. Ja jestem dobrym człowiekiem, nie krzywdzę ludzi. Rzeźbi, rzeźbi, ale dobrze rzeźbi. Nie chciałbym też jakby traktować ciebie jako narzędzie do zarabiania pieniędzy. Tak jak ty zrobiłaś ze Steve'u. To do mnie było? Strasznie jestem ciekawy, czym się tak jakby zajmujesz. Nie wiem, uprawiasz jakiś sport ekstremalny, oprócz, nie wiem, tam jakichś takich freakfightowych walek. Nie, udawaj, że zasypiasz, kurwa, jak on będzie gadał, bo to jest... Jako praca, główne takie zajęcie, hobby. A czy może poza tym, nie wiem, jeszcze na desce? Połóż się może na tej kanapie. Jakiś tam kitesurfing, windsurfing. Może coś w tym stylu? No i co? Pomaga mu, czy mu nie pomaga? No nie pomaga mu. Czy to jest jej wina? Nie. To oni i przekazują. Jakby zero kompletnie takich, można powiedzieć, większych zainteresowań masz. Kurde, aż mi go żal. Czy właśnie może czymś takim... Jaki uparty, przypomnę się zorientować. Ej, coś jest nie tak. Musimy coś zrobić innego. On zadaje jej bardzo dużo pytań, nie daje czasu na odpowiedź, tak to? Ale to wiadomo, w reżyserce pewnie pocieli to odpowiednio. No wyśl się, proszę cię. Co? Nie, ale szkoda mi tego gościa. Szkoda, bo trochę zmieniliśmy. No. Też wreszcie poczuli wspólnotę, kurde. Jak to się mówi? Mamy jakąś taką wspólnotę plemników czy coś? Czy my nie mamy? Jest tylko wspólnota jajników. Dobra, dzięki za rozmowę. Dzięki. Weź powiedz, żeby dodał mu otuchy trochę, tak, żeby no, wychodząc no, był... Nie był jakiś problem. Powiedz mu coś miłego na koniec, żeby go podbudować troszkę. Bardzo fajnie się cię podnosiło. Jesteś lekki. O Boże, o, jaki wymyśliła komplement. O nie. Słyszałam, że tam jakąś spinę z kim miałeś. No coś tam się działo. To o mnie się byliście? O ciebie, tak. Mówił o tobie złe rzeczy. Piękna dyskredytacja twojego przyszłego oponenta. Zareagowałem, powiedziałem, że nie zgadzam się z tobą. Blefowałem, poszło o fagatę. Tylko gdzieś tam zaczepiał mnie. A co mówił? Nie, jestem typem donosicielem. To dobrze, że nie jesteś 60. No, to jest głębokie słowo, ale... O nie, jest wcale. Boże drogi. Co za kurde cwaniak krętacz. Patrzcie, jak wykorzystał sytuację, żeby siebie wybielić. No nieźle, nieźle, no. A potem wcześniej mówił, że jest dobrym człowiekiem. Niesamowita historia. Najpierw obgaduje jakiegoś typa, a potem, nie? Czyli robi coś niewłaściwego. A potem mówi, że jest dobrym człowiekiem, więc nie będzie donosił. Rozumiecie ten poziom manipulacji? I to nie jest tak, że to jest jakiś plan. To jest w nim głęboko zaszyte. Stanę w twojej obronie. A wiesz dlaczego? Dlaczego? Bo cię polubiłem. Kłamca z niego straszny, ale to jest, zdaje się, ma szansę być skuteczny. Nie wziąłby pieniędzy. Nie, Adi... On nie. Chyba nie. On by wolał nawet ją zrobić randkę u siebie na streamach, nie? Na przykład, nie? Więcej by tam... Śmiesznie, że już nie kminimy, że kasa albo miłość, tylko ciekawe, czy wybierze kasę, czy zasięgi. O co chodzi z Meduzą? Ciekawe, czy wybierze kasę, czy wybierze większą kasę. Od tego zacznijmy. To na pewno. Dla niego to byłoby... Słyszałem, że on tak średnio ostatnio. O, patrzcie, gada o Meduzie. Meduza chciał przejąć, że tak powiem, pałeczkę takiego przewodniczącego wszystkich, więc musiałem mu troszkę podciąć nóżki i sądzę, że mi się to udało. A czy to prawda, że coś tam brzydkiego o mnie mówiłeś, jak wyszedłeś? Że Meduza tak gadał. Tak Meduza powiedział, tak Meduza gadał. Meduza tak powiedział. Meduza tak powiedział. O, już wkurwiona. Ładny numer. Masz, zweryfikowała. To proszę państwa, mówicie, fagata zła, fagata niedobra, fagata ma kiepskie plany, ale zobaczcie, weryfikuje wiadomości, to jest lepiej niż 90% internetu robi w ogóle, kiedykolwiek. No Meduza generalnie bardzo dużo rzeczy mówi. Krowa, która dużo muczy, mało mleka daje, prawda? Także wiesz, no on też... No tak, on jest filozof, ekonomista, śpiewak i tańcerz, więc od niego się może na pewno dużo dowiedzieć. Powiedział, że woli się przytulać, że woli w zapasy iść, także wiesz, no jak ktoś lubi się przytulać, no to pytanie, czy jest dobrym autorytetem. O, to chyba dobrze dla fagaty, co się lubi przytulać. Oni to słyszą wszystko, o kurde, zaraz będzie znowu zadyma na klatce schodowej. W programie zdradziłeś swoją partnerkę. A co myślisz o zdradach, bo ja na przykład totalnie nie toleruję zdrad. Jak mam być szczery, no to zdarzało mi się. A uważasz, że to jest okej? Nie, absolutnie. Też byłam zdradzona czasami przez chłopaków. To jest tak, no trzeba sobie ostrożniej partnerów dobierać, no. Czasami się zdarza, że mi się ją zdradzają. I wiem, że to jest okropne uczucie, wiesz, że jakby... To jakby na całe życie dziewczynie psujesz pewność siebie i ona potem już wchodząc w kolejny związek będzie patrzyła na faceta
No nie zaufam mu nigdy w 100%. Ale to jest dobre, dobre podejście. Zaraz tutaj się dowiemy, co chłopaki myślą o tym, bo na pewno też gdzieś tam odczują głęboko to. Chyba zaufanie to jest rzecz, na którą trzeba sobie zapracować, a nie na dzień dobry dostajesz na 100%. Prawda? To jest takie głębokie teraz. Dzięki, Izak, naprawdę. Doskonale sobie zdaję z tego sprawę, bo ostatnio miałem takie doświadczenie, że byłem zdradzony i to nawet na wizji. Ty pierwszy zdradziłeś. Ale słyszałam, że to ty pierwszy zdradziłeś. Oczywiście, że tak. O Boże, jacy wszyscy są ściemniacze, to jest strach. No nie stać na szczerość, jeżeli wiemy, że to, co robimy, nie do końca jest właściwe, nie? Czyli Fagata, co? Jesteśmy umówieni? Nie wiem, czy jesteśmy umówieni, bo może ja tutaj poznam zaraz miłość mojego życia. Nie mogę mieć takiego zamkniętego umysłu. Same wapniaki tam są. Chciałem gdzieś tam Fagacie wbić do głowy, że kurde, Meduza jest nad nimi. Jak wygra ten gościu, z którym mam mieć potencjalną walkę... Łap butelkę. To przysięgam, nigdy się z tobą nie spotkam prywatnie. Ale strach. Ale muszę przyznać, że Meduza teraz zaplusował u mnie, ale to jeszcze zależy od... No wiem, że ściemniał, wiem, że kłamiec z niego, ale zaplusował. Natomiast zobaczymy, co się będzie działo na zewnątrz. Nasza pierwsza randka, nie wiem, czy pamiętasz nawet. Mhm. O, pamiętasz? Pamiętam, no. Dobra, porozmawiam o randce. Ty zapłaciłeś za sushi. Wysłałaś mi Ubera do domu. Pomimo łatki, materialistki, oszustki i złego człowieka, postąpiłaś dobrze. Bo jestem taka, wiesz, sugar mami. Zapytaj, czy ma jakiś fetysz. Masz jakiś fetysz? Dużo mam. Ej, patrzcie państwo. A on ją opluł tak, opluł płatki okropnie. Co za człowiek wredny i podły. I kłamliwy. Następny, kurde. No dobra, co do fetyszy. Państwo znają definicję fetysz? Fetysz to jest... Bez tego nie da się zrealizować relacji seksualnej. Taka jest definicja. Mam fetyszy. Strasznie. A stopy? Nawet mam listę. Nie, nie lubię stóp. Ale na tą listę... Skoda, bo ja lubię. Mam listę. Czy może ci on wymasować stopy? Wy uwielbiacie te stopy, nie? A wymasowałbyś mi moje stópki? Oczywiście, że nie. Śmierdzące stopy mam masować? Ogólnie stopy są śmierdzące, jak się chodzi cały czas. Moje też śmierdzą na tnie, że bardzo. I on jest dziwny. Nie no, co ty gadasz? Da się, ale po prostu to jest coś, co go podnieca. Nie, nie. Definicja fetyszu jest dosyć precyzyjna w tej kwestii. Jeżeli coś, co cię podnieca, to nie jest fetysz, tylko to się odrobinę inaczej nazywa. To jest coś, co cię podnieca. Natomiast fetysz, wedle definicji, możemy sobie to potem sprawdzić, ale jestem uparty w tej kwestii na razie. W języku angielskim tak, to jest kink, czyli coś, co cię podnieca. Natomiast fetysz to jest coś, co determinuje, czy ty w ogóle jesteś w stanie osiągnąć to podniecenie. Więc być może fetysz to jest taki wyraz, którego się używa kolokwialnie inaczej, ale sprawdziłem to wcześniej. Ale nie w związku z tym programem, tylko... To są fetysze, które właśnie zapisałem. Plucie, bicie, duszenie, chciałem ale... Tego nie czytać na głos, ale kurwa. Ale ciebie? Miała... Dlatego napisał to na tym, żeby nikt nie wiedział. Czyli co, chyba jest szczery, co? Okej. No, dobrze. Nica. Ale ja ciebie mam? Nie, ja ciebie. Muszę to przemyśleć, czy w ogóle chcę dalej uczestniczyć w tym programie. Nie uważasz, że jesteś takim psem na baby? Jakbym miał z kimś iść w relację związkową, no to ja... Relacja związkowa jest pewną nową konstrukcją językową, której wcześniej nie miałem okazji usłyszeć, ale w związku z tym, że mamy do czynienia z filozofem, ekonomistą, tancerzem i śpiewakiem, to być może też językoznawcą. Absolutnie, na pewno. Przynajmniej 3 razy się zastanowię, zanim zdradzę. A. No, wiadomo, żart. No 3 razy sztuka, tak? No nie wiem, czy taki żart. Nie, absolutnie. No nie wiem. Dla mnie to jest bardzo taki, wiesz, ważny temat, bo jednak ja też właśnie doświadczyłam tego. Kogoś zdradziłaś? Nie, ale mnie zdradzali faceci. Przykro mi bardzo, naprawdę, bo to jest takie doświadczenie bardzo... No jest biedna ta dziewczyna. Nie dość, że ją zdradzali faceci, to jeszcze ją zdradzały dziewczyny. Dobrze mówię? W tym sensie? We właściwym sensie to mówię? Złe i okropne. No, mam nadzieję, że następnym razem się zastanowisz 10 razy, zanim coś takiego nie, zrobisz. Nie będę się zastanawiać, tylko po prostu tego nie zrobię. No, dobra. Dziękuję ci bardzo dobrego. Za rozmowę. Cześć. Dziękuję. Słuchaj, ale powiedz, że mnie wybierzesz, co? Chociaż... Gościu, no przyjmij to na klatę. Wyjdź z dumą do kamery i powiedz. Tak, biję się w pierś, zdradzałem, to było niewłaściwe. I rozumiem Fagatę, nie doceniałem jej. Myślałem, że jej nie będzie to przeszkadzać. Do następnego etapu. No zobaczymy. Słuchaj, bo jak Meduza takie rzeczy o mnie opowiadał, to jeżeli mnie nie wybierzesz, to sobie ja wezmę naprawdę duży rozbieg. Każdy facet, którego męskość zostanie w jakiśkolwiek sposób poddana wątpliwości, to musi udawać barana. Jeszcze większy rozbieg
jak się rozpędzę, to trafi na Meduzę i przegra walkę. Essa! Co on odpierdala na Tinderze, że dziewczyny się ostrzegają? Jakieś dziewczyny wrzucały cię na jakichś grupach na Tinderze? No tak. Żeby coś tam uważać. Streamowałem Tindera. Co robisz na Tinderze? Streamuję Tindera i zapraszam na Melinę na streama sobotniego. Chcesz wystąpić? Będzie Liza. Czemu nie był w Trans TV 2? Czy pokłóciłeś się z Amadeuszem? Nie pokłóciłem się z Amadeuszem, broń Boże. Po pierwsze nie dostałem zaproszenia. Po drugie dostałem zaproszenie tylko na urodziny Amadeusza, które były streamowane, a na urodzinach się nie mogłem pojawić, byłem chory. Viber. What do you think most of the guys here... Patrzcie, jak kurde, aż chłopaki w ryzy serce polubili tego ziomka. Nie? Dobra, zobaczymy. Do you think they take the money or they take you? I think they came here just for fame. Just for fame? And attention, yeah. Attention, oh, okay. Then why do you think I came? I don't know. Maybe same, but... Maybe different. Wojtek, wymyśl coś śmiesznego. A zapytaj, czy no. Woli Polki, czy... No nie. Ale dymy. To oni wiedzą, że przychodzą po kasę? Bo ten wydawało mi się, że to jest gdzieś tam pod tekście. Znaczy, że my o tym wiemy, ale oni nie bardzo o tym wiedzą. Wydaje mi się, że teraz, a może już z poprzedniego programu? Bo to z reguły takie rzeczy się realizuje, że robisz praktycznie kilka odcinków na raz, żeby nie zdradzić tego pomysłu uczestnikom. What do you think about Poland? Polish girls? Polish girls. Polish girls are like very pretty, but like most of them are like dumb. O nie! Co? Co on gada? Z kim on ma do czynienia? Nasze dziewczyny są piękne i mądre. O co za... Ale... O! No nie, dobrze. O fuck, gościu z Afryki nam powiedział, że mamy głupie dziewczyny. God damn it. Really? Yeah, like easy to get. They're boring. Skubany, może dla niego faktycznie dziewczyny są łatwe do zdobycia. Pupę, jak możesz. Czujesz, taka jest... No jest twarda. No właśnie jest twarda, ale lepiej by była taka piłeczka okrągła, nie twarda. Za łatwa dziewczyna na mnie, ja wolę dziewczyny, które mają jakiś szacunek do siebie, które, wiecie, są trudne, a nie, że po prostu pyk. Dlatego nawet nie wiem, czy nazwałbym to randką. Po prostu chciałbym wyjść na takie spotkanie. Nie wiem, już mnie zapraszałeś kiedyś. A to byłby, jak byłem w skeczu najebany. Pamiętasz tą sytuację ze skecza? Pamiętam, byłeś bardzo porobiony. Nie byłem porobiony, nigdy w życiu nie napiłem alkoholu, dziewczyno. Spierdziałeś się? Boże. Masz jakiś problem do tego? Nie spierdziałem się. Wiesz, że to jest niezdrowe? Na przykład w Japonii, jak jesz, albo w jakimś innym kraju i bekniesz na cały głos, znaczy ci smakuje jedzenie. Tak, myślałem, że to było dawno temu. Dawno temu i nieprawda. No ale dobrze. No, do Japonii, jak będę jechał, to zabiorę ze sobą tę cenną wiedzę. Albo pierniesz. Także to jest akurat tradycja taka. Nie jesteśmy w Japonii. Jak przyjdzie ten gość kolejny, to zrób taki maksymalny rozkrok i sieć tak chłop, tak wiesz, jak w metrze coś rozpychają. Ja kurde, to nie podchodzi pod molestowanie? W programie każe dziewczynie się rozłożyć? Powiedziałbym, że to już jest przekroczenie pewnej granicy. Majo Staśko, halo, proszę działać. Tak wciągaj katar, wiesz tak. To jest dobre. Hejka. Witam ponownie. Siema. Co tam? No to ten, to jest jedyny facet w tym gronie. Rany boskie, no dobrze. Jesteś wymielona, co? Zmielili mnie w chuj. Zmielili, znaczy w sumie to mnie trochę zmielili. Zmielili? W chuj. Ona nie powinna, to chyba nie jest tak, że musi ich słuchać, nie? To jest jedyny starszy facet, więc darzę go sympatią, no. No. Chuj, zmielona jestem, widzisz, już dojebany mam. Wyjebany już mam generalnie. Ja się wkurwiłam. Wkurwiłam się trochę. Czym się wkurwiłaś? Pierdolenie takie oszopienie, ja pierdolę. Wkurwiają mnie niektórzy, mega są dziwni, przychodzą, wiesz, pierdolą jakieś dziwne rzeczy. Nie wiem, czasem ktoś się spierdził ostatnio. Tak się wkurwiłam tutaj. Meduza się zbekał przy mnie. No co ja ci mam powiedzieć, tacy ludzie. Opowiedz mi, co tam z końmi. Normalny facet to by wyszedł, w sensie takim, gdyby to była normalna sytuacja. Oni tam są po coś i nie mogą tak... Znaczy nie wiem, czy normalny facet by wyszedł. Sam nie wiem, szczerze mówiąc. Chciałbym myśleć w tych kategoriach, że normalny facet to by wstał i wyszedł. Wiedział, chyba nie jestem we właściwym miejscu. I wszyscy byśmy spojrzeli na to w internecie i kurde, no, tak trzeba. Właściwe zachowanie. Ale tak nie będzie. Jestem bardzo ciekawy. A z końmi? Jeżeli chodzi o konie, no to ja... Facet w chuj, jak dwal wyglądasz. Dopiero... Mocny jesteś w chuj, gościu. Ten się rozkręcił, kurde. Jak on się? Ja go najmniej kojarzę w tym całym towarzystwie. Się rozkręcił ten, co go nie kojarzę. Przepraszam. Głupie pytanie? Nie. Czy trochę, wiesz, pociągnij za język, żeby... Ja chciałam właśnie więcej pogadać. Kubu, jesteś taki męski, jesteś taki jak drwal, masz... Come on. Ach. Ja nie jestem z właściwego pokolenia. Dla mnie to jest takie... Ciężko mi to przełknąć. Zdefiniuj normalny facet. No właśnie, no. To jest dobre pytanie, na które nie jestem w stanie odpowiedzieć. No wiadomo, ja, nie? Brodę. Jebałbyś jak drewno.
Wojtek, Golem, spokój się! Przekroczyłeś barierę. Do you know who I am? Like, No. Do you know my background? No, I have no idea who you are. So, I'm an influencer. Mm-hmm. I had a lot of drama in my past, but yeah. I don't want to talk about it. Yeah. But a lot of boys have a problem with my past. Damn. Now I want to know what's your past. I also want to start my rapping career, like you're I rapper. Released two songs, yes. Ready. Dawaj, stawaj jakbyś była w klipie, jedziesz jak w klipie. Dawaj mi tu trąbę. O nie, come on. No dobrze, no robi to, co jej każą robić, jakkolwiek żałosne by to nie było, w sensie, nie, żałosne to jest złe. Ja nie jestem do końca pewny, czy wyraz cringe da się przetłumaczyć na żałosne, tak dosłownie. Jak u słonia. Nawąchany Maradona. Ej. Chciała twerkować, a przy nim się zawstydziła. Ona w tym momencie. On chyba się jej podoba, mam takie wrażenie. Ale niestety w ramach tego, że jest w programie, to musi się zachowywać odpowiednio. Czyli nieodpowiednio. On ją zawstydza. W tych czasach bardzo często faceci zdradzają. I czy nie masz problemu z tym, żeby na przykład postować swoją dziewczynę? Czy nie masz problemu, że wezmę twój telefon, zrobię sobie selfie i coś napiszę na story? Fajnie wymyśliła. Czy są tam jakieś dziewczyny, które będą zazdrosne? Pewnie będą, na pewno by się taka znalazła, no. Ale nie, ja generalnie jestem z takich typów, którzy nie zdradzają. Pomogę? A co z tego będę miał? Uuu, tak jest. Nie oddawaj telefonu za darmo, kolega. Pino? Mi zaimponujesz, bo ja tutaj przyszłam znaleźć twojego przyszłego męża. Dobrze, to w takim razie proszę cię. Dziękuję bardzo. Moce. No. Musisz zostać. Nie usuwaj tego. Dobrze. Sprawdźmy to. Woo! Jest górka wodna, no grubo. Niech usiądzie obok niego. Okay, can I sit next to you? Yeah, of course. Yeah, okay, love. So. No, nie naturalnie teraz bardzo. Obej mi jedną ręką, jak możesz. I have outfit on me. Złap go za włosy. He wants to eat me, like McDonald's. Like McDonald's. Zmyraj go. Kurde, mol. Jest po pierwsze tak, kazał, to jest na pewnym poziomie, ja wiem, że jesteśmy w Polsce, nie? Ale na pewnym poziomie jakby protekcjonalność wobec przedstawiciela innej rasy może być odbierana w Polsce zupełnie, znaczy w Polsce może nie, ale ogólnie rzecz biorąc może być odbierana, nie, że intencje są zupełnie inne, że to nie jest tak, że ona wyśmiewa chłopaków, tylko wyśmiewa chłopaka z Afryki w ten sposób. Jest to ryzykowny zamysł, chociaż nie sądzę, żeby tam się kryły jakieś niewłaściwe rasistowskie intencje, ale znajdą się tacy, którzy mogą to odebrać w ten sposób. Zbieraj go. I'm not a baby virgin like Madonna. Po szyjce, niech poczuje tak. Nie, bo ona tak jakby nie potrafiła dotykać faceta. No teraz nie ten dziwny. Sylwestry, ja ci gwarantuję, że ona potrafi dotykać faceta. Może nie przed kamerą, co też dobrze o niej świadczy, ale byłbym zaskoczony, gdyby nie potrafiła. Ja się zdziwiłem. Niech nauczy, jak się surfuje. O, wyobraź sobie, że jesteśmy na... Że dywan to deska. Wyobraźmy sobie, że ten dywan to deska i musisz mnie nauczyć. Chcesz windsurfing czy kitesurfing? To jest fajniejsze, co jest bardziej efektowne. Takie kite jest dla takich... No, dla pist, no. No, po prostu tego sportu się uczysz od razu. Pach, umiesz. Dobra. Koniec gadania, koniec, więcej koniec, wpływania. Koniec. No, windsurfing, masz coś takiego, no. Że masz z żaglem. Tutaj trzymasz żagiel. I wyobrażamy sobie, że poczekaj. Ja tutaj jestem pan instruktor, okej? Okej. Okej. Podoba mi się strasznie to, że przejmujesz inicjatywę, jesteś... No tak, oczywiście, to jest dla niej, nie? Ona to już wiele razy powiedziała, że jej trzeba wydawać instrukcje, ona się w tym momencie odnajduje. To tak jak ja niestety. Taki... No. O. Teraz jej panuje w sumie, no. O tutaj. No. Mamy... Tu idzie nasz bomb, nie? Tutaj się zaokrągla. On dobrze bajeruje. Mm-hmm. Ja myślę, że on w tych chałupach tam... Tak, powiem wam tak. Ale słuchaj, deseczka pojeździłabym z tobą w skaterku jebany. Wiesz, nie, co, też nie można, może nie przesadzać? Ty jesteś popierdolony! Kocham cię! To jest mój gołd! Koniec lekcji tego, ja teraz nauczę cię trochę twerkować. Znaczy może trzęść dupą bardziej, co? Ja wyobrażam sobie, że moja żona teraz to widzi mnie tutaj oglądającego fagatę, która mówi, nauczę cię trząść dupą. Ja myślę, że on już dobrze przypilnował, żeby żona nie oglądała tego programu. Przecież to jest, się prosi o rozwód i to nawet nie chodzi o to, że dziewczyny tu są, tylko o to, że on tam jest i to lubi. Super. I teraz po prostu trzęsie tyłkiem. Tak. Super, dobra, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. No, tutaj. Pomysł. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Wiesz, że dużo chłopaków to dzisiaj tą rękę już całowało i to tak... Bardzo dobrze. Pocałowałeś się ze wszystkimi chłopakami na klatce schodowej. Jakbyś, no to ja w takim razie całuję tą rączkę. Albo na przykład jakbyś powiedziała, ale w dupę mi nikt nie całował i on cię wtedy cmok w tyłek. To jest trochę tłumacz. No okej, okay, no ciężko nam właśnie, wiesz, zbadać, co jest tłumacz, a co nie. Nie wiem, czy włączyć zwyrola na 100%, czy jednak tutaj zachowywać twarz. To nie jest Pornhub. Wyjaśniony. Czyli nie odpalaj zwyrola po prostu. Okej. Okay.
Ogólnie jak mam coś powiedzieć o sobie, to dla mnie najważniejszą wartością jest rodzina. Okay. Chciałabym być młodą mamą i chciałabym... Chcesz być młodą mamą, to trzeba priorytety poprzestawiać delikatnie. Ale to wiecie, to jest tak naprawdę, to ona nie dba o swoją przyszłość, tylko dba o przyszłość swoich dzieci. Są różne sposoby, nie? Na to, żeby dbać o przyszłość swoich dzieci, najlepszym sposobem jest majętny ojciec tych dzieci. Tak w przeciągu pół roku zejść w ciąży i właśnie... Po to jest ten program. To ambitnie. Ładnie zagrała. No to widzisz, teraz trzeba znaleźć faceta. A dałbyś radę z tym dzieckiem? Coś pomyśleć? A myślisz, że dałbyś radę? A chcesz porozmawiać na takie tematy? Tak. To dawaj. No właśnie teraz stawiam na takich mega męskich facetów, żeby mieli dużo testosteronu. Tak, no. Zwiąże? No. Będzie robił różne rzeczy, żeby doprowadzić cię do różnego etapu? Znaczy, mi chodzi najbardziej o... Czy ja nie wyłapujesz konwencji, ale czy ja odbieram to na serio? Trochę odbieram to na serio, trochę nie. Jakby rozumiem, że to wszystko jest zrobione dla żartu, dla tego cringe'u, który się tu odbywa. Jest niezaprzeczalny. Natomiast uważam, że niezależnie od tego, czy ludzie udają, czy nie udają, to zawsze gdzieś tam opowiadając trochę o sobie, to powiedzą odrobinę prawdy. Nie da się tak w 100% odciąć siebie od tego, co się mówi na temat relacji damsko-męskich. I gdzieś tam między zdaniami można wyłapać, jacy ci ludzie naprawdę są. Pod tym względem traktuję trochę na serio. Ciąży o zapłodnienie. Dlatego właśnie szukam starszego faceta, żeby już był gotowy. No wiesz, no już u mnie zegar tyka, nie? Nie wiem, no dziwne w ogóle pytanie dostałem, nie? Mówię, kurwa, dzieci, nie? Pierdolę. O co tu chodzi, nie? Pół roku, mówię. Dziękuję Wiesz? Ci bardzo, no. A co, już koniec, nie? Tak! No. A, no nie zdążyłem porozmawiać z tobą jakoś tak. Najważniejsze tematy zostały przegadane, czyli dzieci. Dobra, dziękuję ci bardzo. Zajebiście w chuj, tylko no Wojtek jest też lekko pojebany, więc luz. Jak tam sushi smakowało? O Chryste. Okej. Okay. Nie było moje ulubione sushi kiełą, ale okej. Okay. Niech ten, widzę, że jesteś spięty, zrobię ci masaż. Rozluźnij cię. Izak! Come on! Ja rozumiem, że Wojtek Gola ma skłonności do opowiadania rzeczy, które są trudne do słuchania, ale Izak chce oglądać rzeczy, które są trudne do oglądania. To chyba gorsze. Możesz. Ja się uśmiechnął od razu. Przyszłam ogólnie kurs masażu. Tajski jak jestem w Nathan. Jestem w tym zajebista, dobra? Okej. Okay. Jezu, aż mnie boli. A to łokieć? Nie. Ała. Ten masaż nie należał do najprzyjemniejszych. Prawda, że mnie ktoś tam wyzywał? To jest normalny gość, ona musi coś wyjebać. Może niech beknie. Beknij w pewnym momencie. Czy prawda? Nie mam zielonego pojęcia. Szczerze mówiąc. Sorry, zjadłam pizzę. Nic się nie dzieje. Ogólnie nie mój klimat, z tego względu, że to jest taka osoba, myślę, że lekkich obyczajów. No. Nazwał ją osobą lekkich obyczajów? Na wizji? On dobrze rozumie, musi z tym językoznawcą poprzednim pogadać, co to znaczy osoba lekkich obyczajów. No dawaj, zrobiłam ci masaż teraz. Niech mu tak rozkaże. Może nie rozumie, raczej nie rozumie, co to znaczy. Ale tak, ja tobie zrobiłam masaż, to może ty pomasujesz moje stopy. W sumie. Tak? Mógłbym, ale wolałbym może nie stopy, ale coś innego na przykład. Też a masz fetysz stóp? Ja szukam faceta z fetyszem stóp, bo ja mam fetysz stóp. Nie to, że mam jakiś fetysz stóp, nie przeszkadzają mi, ale lubię zadbane kobiece stopy, tak. Czy możesz ocenić moje i niech pokażę? Dawaj. No to pokaż. Ja uważam, że mam najpiękniejsze, ale nie mogę pokazać w kamerze. Na OnlyFansie ona pokaże. Bo nie pokazuje się stóp za darmo. No wiadomo, tak, ma rację dziewczyna, nie? To jest towar, który ma swoją cenę i za darmo tego nie pokazujesz. Z tego powodu ja nie pokazuję bicepsów na streamie. Nie? Ktoś kiedyś za to grubą kasę zapłaci na OnlyFansach. Fetyszyści tam są też. Inne. Tak, ale możesz spojrzeć na moje stopy. Ładne, no. Ocenić kolor paznokci i powiedzieć jak. Czemu je zakrywasz? Bo nie pokazuje się za darmo stóp! No dobra, ale to... Jezus, dziewczyna ma naprawdę budżet przemyślany bardzo dokładnie. I to jest właśnie taki moment, jakby to jest jej prawdziwe przemyślenie. Nie? Wszystko jest żartem, ale uważam, że to jest prawdziwe przemyślenie. I tego typu wniosek, że pieniądze, że stopy kosztują, jest prawdziwym wnioskiem. No nie, to nie jest gold digger. To akurat konkretne zachowanie. Nie, ona wie, że ma kapitał. Że te stopy to jest kapitał. Sama pracuje na ten kapitał. W sensie przy użyciu serwisu i tych ziomeczków, którzy tam po drugiej stronie są gotowi za to płacić, ale nie. Gold digger to trochę co innego oznacza. No w sumie tak, mogliby iść ludzie ci zrobić fotki stóp, no nie? I no. Sprzedać jako, że to są ich stopy. Jak oceniasz, to są najpiękniejsze stopy, jakie widziałeś? Ja mam taką przypadłość, że jak dziewczyna ma drugi palec u stopy za duży, w sensie większy od pierwszego, to wtedy nic coś nie pasuje. Są ładne. Oj, nie pokazujcie moich stópek. No wielkie stopy, kurde. Wielkie ma stopy, to ktoś za to płaci? To w kalosze trzeba wsadzić i na budowę wysłać. Takie stopy wielkie. Wielki paluch. Taki paluch ma. No,
większy paluch niż ja mam paluch. Oh yeah. The Fabful Dead są ładne, no. Widziałem ładniejsze stopy. Stifler mi pokazał na backstage'u swoje. I powiem szczerze, że robiły robotę. Znaczy ogólnie wiesz, ja nie lubię siedzieć, nie? Ja wolę na przykład stać to i wiesz... To przez tą randkę. A to będzie, wiesz, będzie źle wyglądać, jak ja będę... No, jest zupełnie inny niż Meduza. Meduza na przykład nie może stać, bo stanie jest jego, jak to powiedział, piętą achillesową? Stała ty ten. Chyba, że potem będziemy coś robić jeszcze. Jak on opowiada, to zacznij robić UW, tylko tak mega seksownie. Wiesz, ja miałem w ogóle inne plany, że ja miałem coś naprawdę... Ej, zaraz się dowiemy, co to jest UW, ale kompletnie nie mam zielonego pojęcia. Naprawdę bardzo ważne spotkanie się o 11, ale jak powiedzieli mi, że będzie fagata, czaisz? No naprawdę... O, shit. No dobrze, no. Nie wiedziałem i byłem przez to lepszym człowiekiem. Teraz wiem i czuję, że coś straciłem. Te spotkanie przesunąłem na końcówkę kwietnia. O! Nie, bo ziomek do Gwatemali jutro wylatuje. Serio. I okazuje się, że też mam granicę żenady. Właśnie je odkryłem. Kurde, kawa się skończyła, nie mam nawet jak tego przełknąć. Zrobię to dla ciebie. Mogę zrobić Nie, to nie mój styl. Dla Stiflera jest mega ważny fame. Zapytaj go, czy jest szansa, żeby, kurde, zakochał się. Właśnie bardzo ważny jest fame, sukces i w ogóle. No. I czy ty po co tutaj przyszedłeś, czy ja ci się podobam? Podobasz mi się. Tak? No. Wiadomo, że wierzę. Gadam głupoty, nie? Co za łotr, co za łajdak, co za sprzedajna suka, no. Ach. Jestem tu dla fejmu. Byłem wicemistrzem Polski w tańcu towarzyskim na przykład. No to... Ja mam tak, że ja bym na przykład pokazał jej złapać go za głowę i zrobić... Meduza chce być bardzo ghostem. Musisz mnie nauczyć, ja nie wiem, ja ogólnie bardzo chulę angielski. Nie wiem co to jest, ale możesz pokazać, no. Szeroko ramię, prawa noga, no. Do tyłu, nie odrywając drugiej, i do boku, dociągasz tą, tutaj. Jeszcze raz. Mi amor, ¿cómo siente? Nic do niego nie gadaj, tylko od razu musisz te kolana. Wiesz, całe życie musisz się ukrywać. To w zasadzie nic złego się nie wydarzyło. Prawda? Nagle masz się pokazać, opowiedzieć wszystko o sobie. Nie przytłacza się to? Czasami? Nie? I chciałam sprawdzić, czy... Poradził sobie bardzo dobrze, nie? Wytrzymał sytuację i doprowadził do takiej, w której to ona się czuje niekomfortowo. Bardzo ładnie, plusik ode mnie, zanotowany. To był dobry ruch, Chciałam sprawdzić, czy między nami zaiskrzy, wiesz? Myślałem, że się pośpieszyłem z tymi całusami, ale widzę, że... Raczej chodzę pewnie, nie? Fajna dziewczyna, ma tą pewność siebie, którą ja lubię. Troszkę się zdziwiłem, powiem ci, bo jak wcześniej dawałem jej buziaki, to było takie, a teraz wiesz, siadę na kolankę, mówię, kurde, fajnie, jest czym siadać, nie? Sexy taniec. Jest czym siadać, patrzcie, to... Dobra, mówię, plusa zaliczył, teraz dostał drugiego. Sexy taniec. Ja lubię na przykład, jak facet, wiesz, się wije przede mną, twerkuje. Dobra. No, goddammit! Oh. Nie! No trzeba zachować swoją integralność, no. Jest w języku polskim? Po angielsku integralność jest bardzo dobrym wyrazem, żeby to opisać. Nie wiem, jak to po polsku powiedzieć. Spójność chyba nie. Fason to jest dobry wyraz. Godność też. Fason i godność. O kurde, dobra. Skoczulka pod spodem. Jak agresywnie! O, spodobało mi się, jak zaczęła chichrać od razu. Zajebiście, erotic dancer. Lubię tak agresywnie. Ja lubię tak agresywnie, teraz się stresuję przed kamerą. Weź, niech go ktoś powstrzyma, no. Bo on, i on mówi o niej, że ona jest kobietą lekkich obyczajów? I on jest teraz. Musisz walnąć sobie jakąś setkę przed tym. Wstań. Jaki się zrobił agresywny strasznie. Bardzo to jest niepokojące. Trochę się gubię i nie rozumiem trochę. Ej, a zrobisz mi jakieś seksowne zdjęcie? Ja seksy zdjęcia mam zrobić? Powiedz, że jako influencerka chcesz, żeby twój facet robił ci zdjęcia. A to, żebym ci fotki robił. Jak facet, jakby wiesz, jakie ja dobrze robię, bo ja mam koleżankę influencerkę i tak. Dobra, to zrobisz mi trzy zdjęcia. Ja dobrze robię, bo mam koleżankę influencerkę. Bo bym się przecież ze mną nie kolegowała, gdybym nie potrafił robić dobrych zdjęć, bo influencerki kolegują się tylko wtedy, kiedy mają interes. Czy dobrze wyczytałem to? Zdjęcia, okej? Tak, najpierw to, moja droga, trzeba aparacik przetrzeć. Już przecieram. Wiesz. Tak. Zatańcz dla mnie, zrób dla mnie pokaz. Ja... Sexy, ściągnij koszulkę. Dobra. Ja w ogóle teraz ćwiczę na siłce już od 2 tygodni. Tak? Tego jeszcze nie widać, ale uwierz mi, ćwiczę od 2 tygodni. Po co mówić, że ćwiczysz od 2 tygodni na siłce? Ściągasz koszulę i pokazujesz klatę i dziewczyna mówi: wow, ćwiczysz już? Co najmniej od 2 tygodni, wtedy mówi:
No właśnie. Trzeba dać jej szansę, żeby sama zobaczyła, co ty masz do zaoferowania. Od 2 tygodni ćwiczy na siłce. Też mi argument. A mogę dotknąć? No, a w ogóle... Poczekaj. Ty sobie stawiasz sutki? No, będę lepiej wyglądać, poczekaj. Co dziwne to. Masz kolczyk w sutku? No, w drugim... Ja też! Zrobiłem w drugim też, ale krzywo przybili, wiesz, i czekam... Ja też jest krzywo. Nie, właśnie jest idealnie, nie? Nie no, kurwa, jest krzywo w chuj, pokaż go. Ja na przykład lubię, jak wiesz, dziewczyna mi liże sutki. O, ja pierdolę. Ja to oglądam przez palce wirtualne. Dotknij moje klaty, patrz. No. Jaka twarda, czaisz? No. No. Tylko klata? Nie, wszystko ma twarde, nie? Nie mogę wypatrzeć. Nie. Przedwidzicie to. Mam na sobie outfit. O. To nawet oni chyba są zażenowani bardziej niż ja tym wszystkim. Mi się wydaje, że już widziałem zbyt wiele. Zwłaszcza to... jak to jest? Uwo albo coś? To już po tym chyba nic mi nie grozi. Uwo. Czy 7 koła. Ciało jak butelka Coca-Cola. Dobra. Słuchaj, teraz twerkuj. Umiesz to robić. Ja wierzę w ciebie, Stifler. Dajesz. Twerkuj. Poczekaj, tak? No. I jak to się robi? Pokaż. Nie. Dupą trzymać po prostu. Dupą. Nie, do przodu i do tyłu. O, no. Super, Stifler, super. Jezus. Jak mnie to fascynuje, że oni robią to, co ona im każe. Nie podoba mi się to, ale to jest fascynujące. Jak bydło na... Jak bydło. Super. I teraz powinnam mieć tutaj pieniądze i ten... Zajebiście, Stifler, zajebiście, yeah! Mam dla ciebie zadanie, słuchaj. Masz minutę, żeby opowiedzieć o mnie i zareklamować mnie jak najlepiej. No to powiedzmy tak, mamy tutaj dziewczynę, jest pewna siebie. Nie obchodzi ją, co myślą inni. Miała parę swoich takich, no to chyba każdy słyszał, ale... Excuse me? Prawda, każda reklama jest dobra, tak? Tak mówili wilku z Wall Street. Chciałem, że się marketingu uczył, kurde, na filmie. Lepiej myślę. Ja lubię bardzo showmanów, takich pewnych siebie gości i ja uważam, że mnie nie sprzedałeś. Zrób takie show. Niech wstanie. Tak w telewizji Mango. Kamery po środku. Sprzedaj mnie, wiesz. Lubisz showmanów. Rzecz polega na tym, że ja mogę być showmanem. Muszę się przygotować do czego mogę być showmanem, ale pieniądz lubi ciszę, taka jest prawda. To jest totalnie jak z wilka. No myślę, że tam całą wiedzę w ogóle życiową z tego wilka z Wall Street wziął. No dobrze, no zobaczymy. Czuję, że zmierzamy w kierunku katastrofy. Czujecie to też? Czy mam poczucie, że to będzie najgorsze? Co to jest? Pieniądz lubi ciszę, kurwa, mać. Rzezo. Nawet Izak się zbulwersował. Skromny przecież on jest z reguły. Jest takie założenie, że jeżeli pieniądz lubi ciszę i mniej osób o tobie coś wie... Co pierdoli w ogóle? Nie wierzę, że on sprzedaje doby. No ja... To jest tak, że palniesz jakąś bzdurę i później nie jesteś w stanie się wycofać, więc musisz brnąć w to jeszcze bardziej. Prawda jest taka, że pogrążasz się. To też jest cenna życiowa lekcja. Chyba kupić to? Pieniądz lubi ciszę. Ja nie czuję się sprzedana odpowiednio tutaj. Sprzedaję kobiet, ja nie jestem sutenerem. A, no dobra. Ja sprzedaję domy. I zrobię jakąś dziwną... Od tego powinien zacząć. Jakby to powiedział na początku, to by zaplusował, nie? No ale to nie jest takie proste, bo to tak... No dalej, trzy pozy, trzy zdjęcia mi robisz. Żeby było sexy. O kurde. Dobra, jest G. I ostatnia, najważniejsza. Ja bardzo często tą pozę stosuję na moich zdjęciach na Instagramie, okej? Okay? Aha. To fajnie. To jest dobre, no. Zobaczyli dupę i wszystko. Miniaturka! Ona się nie wstydzi tego, kim jest. Uważam, że to jest plus. Jakby niezależnie od tego, czy jej wizje na temat tego, jak powinno życie wyglądać dziewczyny w Polsce, to przynajmniej cenię to, że ona celebruje to, kim jest. Czy jej zachowanie jest tak fatalne, że wszystko, co robi, jest złe. Ludzie, mam takie poczucie, że ludzie bardzo mocno przeżywają to, kim ona jest i za kogo się podaje i stąd ta niechęć ogromna. Ona mi jest dosyć obojętna. Natomiast tak patrząc na te rzeczy, które się tutaj dzieją, to nie czuję się jakoś tak z tym źle. Poznaliśmy ją nie dlatego, że ona była szczera, tylko dlatego, że ktoś się wykazał brakiem lojalności. No ale jak już to wyszło na jaw, no to przestała się z tym kompletnie kryć. No może to jest taka cenna lekcja dla każdego, że jeżeli świat się o nas dowie, prawdę, to nie ma co już potem tego fałszować, tylko trzeba iść w tę stronę. Nie wstydzi się bycia kurtyzaną. Fascynujące. Czemu miałaby się wstydzić? Nie? A ty się nie wstydzisz bycia tym, kim jesteś naprawdę? Dobra, w takim razie dziękuję ci bardzo. Bardzo mi zaimponowałeś. Tak? Tak. Randki dobiegły końca. Nadszedł czas, aby wyłonić finałową trójkę, która skonfrontuje się z Fagatą w ostatnim etapie. Trzeci etap i wybiorę tylko 3 niestety chłopaków. Poproszę ciebie tutaj, Meduza. O kurde, dobrze ich zostawiła. To już koniec? Niebywałe. Tak mi szybko mi przeleciał ten program. I ciebie. I teraz tak, powiem trochę o każdym z was.
u ciebie, Nathan. I się bardzo nie podobało, że tak kozaczyłeś. Ja tak mam, jak się zakocham. Czyli tam w Szelidze też jesteś zakochany. U ciebie, Meduza. Nie podobało mi się, że jesteś taki... Bardzo mocno mnie podrywasz i to bardzo czuć, a ja lubię, jak chłopak jest taki trochę jednak niedostępny. Nie dodawaj sobie, co ty sobie tak dodajesz, A tutaj bardzo mi się nie podoba ten temat strat. Jakby ja serio jestem totalnie przeciwko temu i ja nie oglądałam tego programu, ale słyszałam tam co nieco. Ale ten Dominik to taki czar. Osobą, która weźmie udział w finale jest... Meduza. Meduza. Kurde, ale ja cię lubię, Fagatka. Soko. Uwielbiam cię. Dobra. Imponujesz. To wam dziękuję bardzo. To teraz ego tamtego. Ja muszę przyznać tak, z tej trójki wydawał mi się, mimo tego pierwszego programu, Meduza mi się wydawał najsympatyczniejszy w tym towarzystwie. Mimo, że kłamiec z niego i krętacz, to jednak jakoś go tak nie zaplusował u mnie, no zobaczcie. Nie spodziewałem się tego zupełnie. Bo oni rywalizowali. Ja miałem taki niesmak, jak zobaczyłem, że powiedziała Meduza, let's go, no. Mam nadzieję, że zaakceptuje mój wybór, że jednak nie chcę się wiązać z taką osobą jak Fagata. Chciałbym wam życzyć, żebyście znaleźli sobie... Tych pozostałych dwóch typów to nie trawię. Ale to może być, co ja ich nie znam, widziałem ich tylko na chwilę, więc na podstawie tego, co widziałem tylko na chwilę, to ich nie trawię zupełnie. Tak piękną miłość jak Fagata, my się widzimy w klatce. Że z tego programu będzie jakaś walka, to ja chcę procent. Tak. Poproszę waszą trójkę. Dobra, stawiam na tego po lewej, w czerwonym. Nie wiem, nie widziałem, więc ten po prawej był taki bardzo trudny do... On właściwie nie miał nic takiego, co by go wyróżniało. Ten środkowy coś tam, ale ten po lewej chyba jej się najbardziej spodoba, ale zobaczymy. Niestety wszyscy odpadacie. Przepraszam was bardzo. Okej, tego nie przewidziałem. Przecież musiało tak być, nie? Zszokowany jestem, czaj, że odpadłem, nie? Dawałem sobie 85, tak wiesz, minimum 85%, że przyjdę do finału, nie? Jestem za dobry dla Fagaty. Ona lubi bad boyów, kryminalistów. No nie tym razem, nie pykło dzisiaj, nie znajdę miłości. Kurde, gdyby nie ta wpadka, jak ją próbował sprzedawać, to goście byłby do przodu. Dużo robił rzeczy dobrych, a ta jedna była fatalna w końcówce. Miał fatalną końcówkę. To jest problem. Można mieć wszystkiego, nie? Pamiętaj. Każdego dnia możesz jakoś wygrać. Jezus, następny filozof, to żeż ja pierdolę, no. Czy oni wszyscy dostają kamerę przed oczy i muszą sprzedawać jakieś mądrości życiowe? Nie może powiedzieć, no nie udało się, następnym razem będzie lepiej. Do widzenia, dziękuję za szansę. Tutaj poproszę waszą trójkę. Jesteś przemiłym gościem, super się stanął cały czas. Zaimponowałeś tymi pompkami. Super. Czy możecie ściągnąć tamtego ziomka z kadru, bo mnie rozkurwi zaraz. Którego ziomka? Kurwa, po lewej jest sushi ziomek. Ty też jesteś w ogóle super miły, super pozytywny i bardzo na mnie duże wrażenie tutaj zrobiłeś. I like your style, we had the best vibe together, so I pick you. Wam dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki. Nie pasujemy do siebie z Fagatą, tak, no co tu dużo mówić, kurde. Myślę, że stać było mi na więcej ogólnie. Bardzo no i to przynajmniej jakieś sensowne uwagi, nie? Tam cały świat się sprzysiągł przeciwko mnie, pamiętaj, zawsze możesz wygrać, yo! Imponowałeś, ty już zrobiłeś to zadanie i mimo, że na początku chciałam cię... Stawiam na kitesurfera. To... Już nie musisz tak powiedzieć. Albo potem... tego po lewej, cholera. Myślę, że to dwa. Dziękuję ci za naukę jazdy na desce. Dziękuję za naukę kręcenia tyłkiem. Przepraszam, że za takie dziwne teksty to był Wojtek Kola w mojej sławce. Surfera. Surfer. Środek go przebijał, mimo że był młody. Z waszej trójki chciałabym wybrać... I też trochę rozkazywał w końcu, nie? Tak. Ciebie, bo zaimponował... What the... Oh, no nie. Czyli jednak to jest metoda. Musicie być totalnym nieudacznikiem, musicie się płaszczyć przed dziewczyną, robić najgorsze możliwe rzeczy. Nawet ci ziomkowie są zaskoczeni. Jestem w szoku. Ja już nic nie rozumiem. Na początku on cały czas opowiada, że szuka faceta, który jest pewny siebie i wybiera najgorszą kluchę, jaka się przytrafiła w całym programie. I zrozum tu kobiety. Powiedz mi najbardziej tym, że wykonałeś to zadanie, które było chyba najbardziej jakby hardkorowe ze wszystkich chłopaków. Dlatego ty przechodzisz dalej. Wam bardzo dziękuję. Przepraszam was bardzo. Super mi się z wami spędzało czas. Dziękuję ci bardzo. Temu poważnemu jest smutno. Ale jakie zdziwione w ogóle. Spodziewa się niespodziewanego, tak się mówi. No cóż, dobra zabawa. Te faceta potraktowali, on bardzo dobrze wypadł w pierwszym programie. W drugim programie nie miał szansy wypaść, bo Wojtek Gola przemawiał przez usta Fagaty. Wyciućkali go. No, mi się bardzo podobało, nauczyłem się trząść tyłeczkiem, nie? Razem z Fagatą. Jesteśmy już w ostatniej części, we are at the last part. Mam tutaj dla was trzy zadania, każdy wylosuje jedno i będzie musiał je wykonać. To zaczniemy od ciebie. Show it to the camera. We will, like, train...
Ona lubi plany, ta dziewczyna. Ja czuję, że ona sobie spojrzała na tych gości już w pierwszym programie, albo nawet wcześniej, i uznała, że ci goście będą dla niej najbardziej sensowni, jeżeli chodzi o zaistnienie w social mediach. Ich towarzystwo będzie dla niej najbardziej opłacalne. Nie wiem, czy to ma sens, ale biorąc pod uwagę jej podejście do social mediów, to chyba tak. Więc Meduza na pewno, ten gościu z RPA, no i ten w środku w ramach pewnej ciekawostki. BJJ? What's that? Jak to powiedzieć po angielsku? Brazilian Jiu-Jitsu, my friend. Brazilian Jiu-Jitsu. Okej. Ej, i tylko, ja wiem, oczywiście jest zaraz tendencja, żeby potępiać fagatę i rozumiem tę tendencję, totalnie rozumiem. Natomiast faceci, którzy ją zaprosili do tego programu, zrobili dokładnie to, czyli wzięli pod uwagę, na kim najlepiej zarobią, na kim zrobią największy ruch, gdzie będą największe zasięgi. Więc to nie jest tak, że ona wykorzystuje facetów, to jest niedobrze, ale jak faceci wykorzystują ją, to brawo chłopaki, doskonała robota. Tak trzymać. Oceniajmy sprawiedliwie jednych i drugich podług tych samych reguł, bo potem wszyscy się skarżą na podwójne standardy, a nagminnie je stosują sami. Jak? Ja, że ja porównuję wychujanie kogoś na związek, a zaproszenie do programu, gdzie stricte chodzi o oglądalność. Nie, ja nie mówię o przeszłości fagaty. Ja mówię o tym, co jest tu i teraz. Że ona wybierze sobie tutaj gościa, który jej przyniesie największą korzyść w social mediach, tak jak ona została wybrana dlatego, że przyniosła największą korzyść w social mediach. Tam historia jej życia, jej dzieciństwa nie interesuje mnie w tej opowieści zupełnie. Mówię tylko o tym, co jest tu i teraz, co widzę na własne oczy. Bardzo chciałbym. Zresztą mi kurtka, bo będzie niewygodnie. Proszę, bądź delikatny. Staram się. Okay, now I will show you some tricks how to, you know, end your opponent. Mm-hmm. So you're gonna be doing... Yeah, I will choke you and shit. I hope you are into dominatrix, so so we will enjoy it. Dobra, więc mamy ostatnią konkurencję, czyli masaż. Pierwsze pytanie, Fagata. Mm-hmm. Czy lubisz ból? Lubię, ale nie jak ktoś mnie masuje. Wiesz, że to decyduje o tym, czy wygrasz z chłopakami. Oni chyba siedzą tak na swojej stopie. Jakby się... Tak? Jedną z tobą musimy się złączyć. I teraz ręce. Okej. Okay. Spróbuj może wyprostować nogę. I wyprostuj plecy. Jest, ja myślę, że jest. Ale widać pomiędzy tym Afrykańczykiem a Fagatą stary dobry vibik. Jest vibik. Yeah. Did you train something? Did you train MMA? I know from UFC, like I watch it a lot. What? Ja jestem najlepszym żołnierzem, bo dużo czasu spędziłem w Call of Duty. Conor McGregor. Oh, okay. Okay, so you're gonna be there, like on your knees. Mm-hmm. Ale zobacz, Bogdan, podeszła jak u ciebie, u tego chłopaka. To czasy dla Michała. To czasy dla Michała, bo się nosi wielkie buty. Ja to dobrze robię? Oh shit. No, oh shit. Am I supposed to tap out? Yes. Powiedz mi, Fagata, czy używamy olejku, czy nie? Nie. Nie używamy olejku. No to chyba przechodzimy do czynności manualnej. Weź się, chłopie, do roboty, a nie... W łóżku też tak gadasz z dziewczyną przez pół godziny? U niego gra wstępna to monolog na temat tego, jaki jest cudowny i za co się za chwilę zabierze? Nie ma pojęcia, co robić, kurwa, nie ma pojęcia. Boję się. Nie bój się, wyluzuj się. To boli, ty jesteś bardzo mało delikatny. Boli cię to? Dobra, będę bardziej delikatny. Ale też nie kilka, czyli pod paszkami. Ty musisz mieć nogi chyba między moimi nogami? Tak zwane nożyce. Aha. To jest zaliczone? A zapytaj tak kolego, ale lubisz eksperymentować w łóżku? Wojtek, to jest buczeńcuk. Your opponent is here. You have to grab... Te wszystkie akcje związane z MMA, te duszenia i te chwyty, to jest dosyć seksowna czynność. Trochę inaczej patrzę na ten sport już teraz. Powinno być więcej pojedynków damsko-męskich na ringach. Arm with this arm? Yes. No jak popatrzysz na taki program, to jak potem masz patrzeć na duszenie? To jest niepokojące. And then you go like this and you grab your own hand. I go like puh, puh, puh. Then I go like this. Like that? Yes. It was good. Pokaż mi prawdziwe Kongo. Pokaż. Myślałem, że do tego z Afryki. To okej, okay, do Meduzy może być. Ja nie wiem, może on powiedział do tego z Afryki, tylko zrobili cięcie odpowiednie. Nie, pole minowe nawet w Polsce. Prawdziwe Kongo. Naprawdę? No. Zobaczyć Kongo? Ale powiem ci, jest... A swoją drogą, dziewczyna dosyć sprawnie i swobodnie się posługuje językiem angielskim, prawda? Może jej plany są międzynarodowe, a nie tylko polskie. To razy lepsze, jak się właśnie śmiejesz, uśmiechasz. A co, ty jakieś, nie wiem, miałeś kurs fizjoterapii, z masażu? Nie miałem kursu, ale stosowałem praktykę. Chodzimy niżej. Chodzimy niżej, to muszę wejść sobie tutaj. Teraz się troszkę pouciskam. Dobrze, stolik jest za wąski, gość ma dobry plan. Nie, radzi sobie. Żartowałem z tą 30-minutową grą wstępną w postaci monologu. Ja wiem, może nie żartowałem. Dziękujemy na Fagatę. O, to umiem!
umiem robić, to umiem, to ja nawet mogę ciebie podnieść, stary. Serio ci mówię. Dajesz, musisz się nachylić i się połóż, spokojnie. Czemu to ona go podnosi? Bo to ona jest facetem w tym związku. Wiesz, że mi złamiesz nogi. Czy na pewno mnie utrzymasz? Na pewno, to musi być na miednicę. Tak powoli się chodź. I wyprostuj nogi, wyprostuj nogi! Dobra, to było przez chwilę, to wyszło, prawda? Dobra, powtórzamy. Ale jestem mega silna, co nie zaimponowałam ci. Strasznie. Ale przez cały ten program. Nigdy nie myślałem, że spotkam drugą tak silną kobietę. Się kładź powoli. Jest, 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 jest! Ej, no kurde, elegancko to. Fajne, fajne. Sit on me. And oh my god, I don't know how to show it. Nie wiem, jak to pokazać. Yeah, put your legs like this and my arm needs to be straight. Oh, okay. Wait, so basically like... Yeah, you go like basically this. Basically the final position should be like. Yeah, and then you have to put it like there and... Squeeze. Hips up. Pokaż, jak jedną ręką rozpinasz stanik. To jest praktyka. To trzeba umieć. W 9 przypadkach na 10 się udaje. Mi przynajmniej. Ale ten jeden, jak się nie uda, jest straszny. Na szczęście rozpina się z przodu. A wiesz, że tygrys potrafi rozerwać. Coraz dziwniejsze te wstępy do nosów. Soba. No nie, no jest szczerze, spoko, powiem. Jest spoko, no. Spoko jest? Mhm. Ja ci, no, mi też się podoba. Daj buziaka. Jaki dziwny mamy. Ty jesteś chłopem, ja babą. Dobra. Teraz ty zapytaj, Dobra, jaka jest twoja ulubiona pozycja? Ale nie może ja pytam. Skoro robimy pozycję jogi, to jaka jest twoja ulubiona pozycja, ale nie jogi? Może dokładniej? Musiało to przetłumaczyć z chłopięcego na męski. Powiedz może głośniej? Chodzi o seks. W sensie moja ulubiona pozycja w seksie. Oh my god, niech mu to na kartce napisze. Kurde, nie... Ale rób te pozy, no, ty nie masz podzielności uwagi, dalej. No właśnie nie mam, mam dysleksję, kurde. Też mam dysleksję. O. Wow. Oj, zajebiście, i tak bądź, a ja robię... Nie, co, nie powiedział, nie powiedział. Nie powiedział. Nie, żeby mnie to interesowało. Po co mnie to interesuje? Nie chcę wiedzieć wcale. Spróbuj. Jeszcze raz. Złamię mi się kręgosłup tutaj w tym odcinku. Dobra, było okej. Okay. Dziękuję ci bardzo. O, a odpowiadając na tamte pytanie... Aha. To na piesk. Ale ty czy dziewczyna? Zaczynam mieć wątpliwości, czy któreś z nich kiedykolwiek uprawiało seks. Chociaż czekajcie. Okej, okay, zaczynam rozumieć, o co jej chodzi. To jest nawet bardzo głębokie, powiedziałbym. Zważywszy na to, jaką on pozycję przyjmuje w tej relacji ich, to być może właśnie to dziewczyna. No, potrzebowałem trochę czasu, żeby to przetrawić. Ale to już jest drugie pytanie. A ty chcesz się może podzielić tą samą informacją ze mną? Nie. Nie ma tak. Dobra, dziękuję ci bardzo. Będzie ci podpowiadał Kacper. Okej, okay, you go there. Okej, okay, you have to go there. Teraz ściągasz prawą rękę jakby na swój brzuch. Tak? Tak, i przekładasz prawą rękę. Nogę za jego bark po prawej, tak jakby za szyję, prawą. Żeby zarzucić. A, za moją nogę prawą? Tak, twoją prawą. Tak? No nie, nie, nie. Nie. Tu? Tak, i zginasz w kolanie, żeby go ściągnąć. Ściągnij go. O, i teraz zaciągasz drugą nogę i zapinasz na tą swoją lewą. Tak? Tak, tylko podłóż ją z drugiej strony. To, o! This is a good t-shirt. No, this is a good t-shirt. Wyprostuj biodra do góry, żeby go wypiąć i zrobić sobie miejsce. Kurwa, ja nie wiem, ja to robię. No musisz wygrać program, musisz się postarać. A jak nie wygram, to się ze mną nie umówisz? Nie. Naprawdę? Naprawdę. Teraz tak przypierdolić powinieneś. Teraz straciłaś w moich oczach, bo ja nie chciałbym cię traktować jako wygraną. Bardziej bym chciał cię traktować jako... zdobycz. Wow. Ale Kongo. Odzyskał pewność siebie. Inicjatywę odzyskał, werwę odzyskał, pewność siebie odzyskał. Prawidłowo. Nie, nie pierdolisz, ładnie pachnie. To jest najgorsza odpowiedź na ten. Ja pierdolę, nie pierdolisz, ładnie pachnie. Ale podoba mi się to, że nie, Meduza, bo ja zaraz stąd ucieknę. Dobra, ja nie oliwkuję ciebie. Nie. Połóż, ja zaoliwkuję tylko swoje. Nie, bo będę i tak w oliwce. Nie. Tyle. Nie. Właśnie. No nie znaczy nie, come on. Aha, rozumiem, chciał zobaczyć z przodu, jak wygląda, tak? Tak to ugrał? Taki szczwany plan to był? Do tego chciałem doprowadzić. Dobra, jest koniec. Już wiem, że uwielbiam pasy. Już jestem wymasowana, dziękuję. Bał cię, czy nie? No, super było. Postarałem się i powiem szczerze, że spodobało mi się to tykanie fagaty.
Ochrona, co Meduza jeszcze robi na planie? No tak, dziewczyna mu uciekła ze stołu do masażu. Jeszcze smoka. Hejka, mamy ostatnią część, gdzie będę musiała zdecydować, kto wygrywa, kto odpada. I to było dla mnie bardzo, bardzo ciężkie. Wy nawet nie wiecie jak, ponieważ wszyscy byliście bardzo, bardzo chujowi. Nie to żartuję. Wszyscy byli. Podoba mi się, jak ona po nich jedzie. Nie wiem dlaczego, ale z jakiegoś powodu uważam, że to jest bardzo sympatyczne. To była chwila szczerości. I teraz tak. Meduza. Ja cię bardzo lubię prywatnie i co o tym wiesz. Tutaj ty mi bardzo zaimponowałeś tym, że zrobiłeś ci wszystkie zadania i w ogóle się bardzo starałeś i mimo tego, że zobacz, chciałam cię wyjebać, no, przywróciłam cię i jesteś teraz w finale. Tak. Yeah, I was like really happy that even though I was doing nasty shit boys told me to do, you were very respectful to me. Yeah. No to jeszcze zadam wam pytanie. Gdzie byście zabrali mnie na pierwszą randkę? Okej, okay, you go first. Okay. On a date, I'd probably take you... let me think. You look like someone who likes to like eat. Oh! Gdzie oni się, skąd oni się biorą? Zgroza po prostu. Zgroza! Like someone who's a foodie. You look like you're a foodie. Wyglądasz na żarłoka? Foodie to chyba nie do końca żarłok. To chodzi bardziej o to, że lub doceniasz dobre jedzenie. I just call you to my house and cook for you myself. Okej, okej. Nie zadzi? Chyba by ją wziął, puściłby na ćwicę. Gdyby się skończyło, to wiecie. No jak się miałoby skończyć? Przecież facet miał intencje od początku jasne i oczywiste. Na randkę bym cię zabrał na jakiś fajny wieżowiec. W sensie wieczorkiem, na zachód słońca. Może być złota. To Wojtka Golina, ja, HT. A jednak. Najlepszy klub w Warszawie, Wojtka na mieszkaniu. Zapraszam. Wojtek Gola. Ona już ma w głowie apartament Wojtka Goli. Już myśli o złotej, o tym zaproszeniu. Nie no, ja im udostępnię apartament. A udostępnisz im apartament? Na randkę. Aha. Nie, to żeby źle, to aha, nie zabrzmiało. Gdzie zabrałbym cię na pierwszą randeczkę? Mhm. Najwięcej czasu miał, żeby przemyśleć. Nie? Miał już dwóch typów, którzy opowiadali swoje historie. Na pewno wymyślił coś fantastycznego. Zabrałbym cię na zwykły spacerek w jakieś fajne miejsce, gdzie byśmy sobie mogli spokojnie porozmawiać. Przy okazji coś dobrego zjeść, wypić jakąś dobrą kawkę, bo... Nienawidzę kawy. No to wypijesz herbatę. Dobra, dobra. Rozkaz. Do wyboru, do koloru. No to uwaga, czas na wyniki. To było bardzo ciężkie. I niestety jako pierwszy odpada... Babyk. Przepraszam cię. Babyk. Dobrze, żeśmy wyczuli, że on jest tylko na chwilę, żeby stanowić tło. A jednak jesteś młodszy, to czuć, ale naprawdę super sobie poradziłeś i naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem, że w sprawie odpadnięcia dotarłeś do finału i naprawdę miałam bardzo ciężką decyzję. Dziękuję ci bardzo, mam nadzieję, że ci się podobało. Strasznie mi się podobało, w sensie ja w ogóle byłem w szoku, że jestem takie w finale. To już był szok. Ja też jestem zszokowany, to akurat podzielam jego przemyślenia w tej kwestii. Dziwi mnie to... bo no, nie uważam, że zasługuje na wygraną, tak jakby. Dzięki. Super gościem, jesteś stary. Dzięki. No to nie jest zły chłopak, no. Może go wyśmiewałem trochę, ale to tak w ramach pewnej stylistyki programu. No. Życzę mu dobrze. Dziewczyny, piszcie do niego. Ale co sobie poćwiczył jogę z fagatą, to jego, nie? To jego, no, to prawda. Okej, okay, i teraz mamy finał. Ale presja. Hot beating fest. Yeah. I okej, okay, to było bardzo, bardzo ciężkie, serio, jakby ja chodziłam tutaj i się radziłam ludzi dookoła, kogo wybrać. Ale to musi iść od siebie, od serca. Wiem. Ej, nie wiem kogo wybierze, powinna wybrać Meduzę. Ze wszech miar to chyba byłaby najbardziej korzystna decyzja w tej sytuacji, bo nie sądzę, żeby on wziął kasę, bo dla niego jakby rozumie social media odrobinę lepiej. I to może trwać, proszę pana, co mnie to obchodzi w ogóle, czy to będzie trwało, czy nie? Się zawsze tam wkręcić, zaczynam to oglądać z totalnym zażenowaniem, a potem kibicuję miłości jakiejś tam. Co najbardziej urzekł. I na wygraną zasługuje... Nie Meduza, nie ty!
ale go nie lubili. Widzieliście? Jak się cieszyli, że on nie wygrał? Kurde, no. Nie ma solidarności męskiej, jeżeli dziewczyna się pojawia na horyzoncie. I nie ma, ja widziałem to przez całe życie. Jak tylko dziewczyna się pojawiała w towarzystwie chłopaków, to oni od razu odwalało. Każdemu jednemu. Niestety. Odpadł. Ale to wszyscy się cieszą. W ogóle totalnie. No ale co, i tak ktoś tam wygrał, no. Jak to się mówi? Szukamy miłości dalej. Congratulations, you won. And my friend. Yeah, I was very... Halo. Może i wybrałaś swojego przyszłego chłopaka, ale prawda jest taka, że on jeszcze nie wybrał ciebie. Mamy tutaj w tej skrzyni... To po angielsku musisz. Okay, so I'm an amateur in English, so you know, inside my chest. To chodzi o serce? Jeszcze ten chłopak zrozumie, że teraz ma do wyboru albo Boxdela, albo tę dziewczynę, no. On musi wiedzieć dokładnie, co mu oferuje. I have a 5000 złotych. And you can choose. Yeah. Fagata or money. Yeah. So love or money. Okay. It's your choice, mate. Yeah. You can choose right now. Okay. Well, honestly, I'll take the money. Oh! Wreszcie poczuła dziewczyna, co to znaczy. Hey, good choice! I don't blame you, I would choose it's money yours. Too. Congratulations, you won 5,000 PLN! Why did I choose the money? Because I don't think Fagata is someone that I could actually like date or like vibe with if we actually wanted to date, like be in a relationship. I just don't think she's my type right now. Za taką kasę to sobie w Polsce 5 dziewczyn poderwę. Patrzę na to chyba w ten sposób. The key. Not the key to my heart. To jest! W szoku jestem! Pomyśleliście, że nie będziecie musieli płacić nikomu! Się stało. My na dole słyszeliśmy. Nie jebałaś! Zajebista robota. Zajebiście było. Bo ja po prostu chciałam powiedzieć, że mnie urzekły te teksty Wojtka Goli, które mówimy przez słuchawkę. Ja po prostu pójdę na randkę z Wojtkiem Golą. No tak, tak, jasne. Marzenia świętej głowy. Każdy by chciał z Wojtkiem Golą pójść na randkę. Dlaczego akurat ona miałaby mieć szansę? Chciałbym powiedzieć, że to się da obejrzeć nawet, ale trzeba sobie robić... To jest to, co powiedziałem na początku, potwierdza się w moim mniemaniu. Nie byłbym w stanie tego sam obejrzeć. Natomiast w związku z tym, że oglądam to z państwem, to się nawet cieszę, że dotrwaliśmy do końca. To jest nawet takie, powiedziałbym, zjadliwe w pewnym momencie. Chyba już się kończy, prawda? Jestem teraz jedyny, tak się zaliśano, nie? Ale mnie przynajmniej za 10 koła. Żartuję. I to, moi drodzy, był program Gołc. Yo, bro, I can help you. Oh, yeah. Dobra, napisy końcowe, chuj. Gołc time! Pomylili się, to nie stadion. A w kolejnym odcinku... Stopę musisz położyć na ziemi, ja dziwnie muszą czuć dziewczyny. A jak chcecie zobaczyć, co w kolejnym odcinku, to będziecie sami musieli zajrzeć. No dobra, w następnym odcinku będzie jeden chłopak i więcej dziewczyn. Więc dla tych, którzy lubią patrzeć, jak dziewczyny się tutaj obnażają, w sensie nie fizycznym, ale psychologicznym, filozoficznym, to fantastyczna okazja. No dobra, mamy to z głowy. I teraz następny punkt programu to obejrzeć sobie jakieś komentary, dlaczego Goats się kończą. Bo po tym programie powiedziałbym, że jakby trzymają ten poziom, wiadomo jaki to jest poziom i czego to jest poziom, ale trzymają go, więc jak ktoś jest zadowolony, to wiem, że Revo coś nagrał i wiem, że Gimper coś nagrał, więc sobie popatrzę na to.